Hej, mam nadzieję, że super spędzacie dzisiaj. Dzisiaj jest czwartek. Czwartek. Pewnie ten vlog się umieści w piątek albo w sobotę. W każdym bądź razie powiem wam, że taka historia wynikła, że pojechaliśmy do parku rozrywki, jak widzieliście w moim poprzednim vlogu. I wykupiliśmy bilet taki od godziny 2 do 5, bo myśleliśmy 3 godziny dla dzieci starczą, ale okazało się, że była piękna pogoda, ale powiem wam, staliśmy w kolejce 2 godziny na jedną kolejkę i powiem wam, że jak już dochodziliśmy do niej, powiedzieli, że się kolejka zepsuła. Więc niestety w cały ten pół dnia nic bardzo nie zwiedziliśmy, nie pojeździliśmy sobie, więc Tony napisał im maila i oni dali nam darmową wejściówkę na cały dzień dzisiaj, więc idziemy jeszcze raz do tego parku rozrywki do Gullivera. Powiem wam, że opłacało się, było rzeczy dla małych dzieci, dla dużych, także cieszymy się, że dali nam darmowy bilet. Jedziemy zaraz, za chwilę wyjeżdżamy, bo chcemy cały dzień zużyć. I powiem wam jeszcze jedną historię. Byliśmy na kempingu, piątek, sobota, niedziela, wróciliśmy do domu i jak wchodziliśmy do domu, nasz sąsiad się pytał, czy nadal stoi nasz ogród, czy nie jest spalony, bo u sąsiada spalił się cały właśnie ten shed, czyli ten taki na narzędzia drewniany, takie pomieszczenie. To nie jest garaż, tylko takie małe pomieszczenie drewniane w ogródku, co Anglicy mają. Właśnie ten płotek, ten shed im spłonął, o ten poszedł u sąsiada. Podpalili to, puścił się z dymem, że aby popiół został i powiem wam, był niezły pożar, zaraz wam pokażę, ale powiem wam, że wynikła się z tego sytuacja, że to jest właśnie sąsiad, który mieszka po sąsiedzku do nas, czyli ogród ma zaraz za naszym ogrodem i oni lubią imprezy, lubią się bawić. Wygląda na to, że podpalili sobie ten shed, poszedł z dymem, to poszło po antenie, ten pożar, do góry, do dachu, że dach się podpalił i oberwał trochę i poszedł do, po ogrodzeniu, ogród się im spalił na czarno, poszedł po ogrodzeniu do sąsiada obok, nie tego co on, to są domki bliźniaki i nie poszedł, powiem wam, nie spalił tego domu obok, co jest bliźniakiem, tylko ten z drugiej strony. Po drugiej stronie mieszkają Polacy, bo mają polską antenę, także mi się zdaje, że to są Polacy, którzy mieszkają naprzeciwko mnie. Spaliło im ogródek się cały i poszło znowu też po antenie do góry i dach im podpalił się też. Także niezła była akcja, jak nas nie było. Pokażę wam za chwilę, jak to wygląda. Też pokażę wam nowe krzesło za 300 tysięcy funtów. Za 300 funtów. Poszaleliśmy, ale kupiłam krzesło też, w końcu doszło i mamy wszystko, jak widzieliście, kas i pokój już jest skończony. Będziemy dzisiaj robić kilka rzeczy, pokażę wam też grilla, którego zakupiliśmy i dostaliśmy go za darmo, ale to już następna historia. Więc zaczynamy tego vloga. Okej, pokażę wam teraz szybko krzesło za 300 funtów. Widzieliście w moim poprzednim vlogu, już zrobiliśmy w końcu kas i pokój. Tak on właśnie wygląda. Nasza tapeta nowa, pościel, wszystko i mamy nasze poduszki. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tego i w szczególności właśnie z tych małych dodatków. Bardzo ładny materiał jest i nasze krzesło. Powiem wam, nawet fajna szafka ta jest na książki tutaj dla Kasi, także jestem bardzo, bardzo zadowolona. I biurko też fajne, pojemne i nasze krzesło, za 300 funtów. Także jest misiowate. Jak widzicie, porządny taki materiał. Bardzo fajny. No za tyle kasy to byście oczekiwali coś lepszego. Ale powiem wam, że spoko. Jeżeli chodzi o wielkość, jest bardzo ładny materiał. Jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie na tej kamerze. Także fajne, wygodne krzesełko. One się ruszy tak, że można ruszać się nim, ale tak można z różnych stron sobie. Tam są poduszki, czyste poduszki, które muszę się pozbyć, ale to później. Także to jest nasze krzesło. Powiem wam, czy warte tych pieniędzy? Myślę, że tak, bo na pewno nie będę go wymieniać przez najbliższe 10-15 lat. To teraz się zepsuje, powiem wam, bo nie mam takiej potrzeby, a krzesło jest naprawdę fajne, wygodne. Naprawdę super i tak jak mówię, będzie pasowało dla dziewczynki do małego, dla małej dziewczynki, jak i dla nastolatki. Także jestem zadowolona z tego krzesła, nie żałuję, że wydałam 300 funtów na niego. No i myślę, że ładnie wygląda. Ładnie się komponuje do tego pokoju. Także może być.
i ma takie nogi, tak jak mamy w domu, właśnie taki kolor, jak mówiłam, taki jak tutaj jest trochę. Także jest to ok, powiem wam. A tutaj jeszcze mamy w Sofii pokoju, w Kasi pokoju, mam taką podstawkę, jak widzieliście, prawda, mamy kubek, taki fajny misio. Zaraz pokażę dla tych, co nie widzieli. Z uszami. Widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. To jest takie misio. I mam taką lampkę nocną małą tutaj, która zmienia kolory i nad pilota ma to. Nawet nie, i kilka długopisików kupiłam Cassie do pisania. Także tego, te krzesełko jest super fajne, że zobaczcie, wejdzie tak bardziej w środek. Widzicie? Także nie zajmuje tyle miejsca, jest idealnie. Można go trochę schować. I wtedy więcej miejsca jest tutaj. To też jest fajne. Chociaż jest mały pokoik, to myślę, że dobrze rozplanowany. Za dużo rzeczy nie jest. Ale powiem wam, myślę, że fajne. Teraz jak się bawili, że spalili wszystko, jak wróciliśmy. Tutaj było... Jak widzicie, tutaj się spaliło u nich, w tym domu. Poszło ogień, spalił się właśnie ten shed angielski, czyli ten taki o, drewniany, u nich. U naszych sąsiadów tutaj. To się spaliło, poszło na całe tutaj płot i do sąsiada. I poszło tutaj też po dachu. Także tak to wygląda. Że nasz kotek rośnie jak na drożdżach, ale mamy dobre wiadomości, bo moja koleżanka ma kociczkę, która jest z tego samego gatunku jak nasz Oreo. Więc Oreo oficjalnie ma dziewczynę. Ej! Oreo będzie miał dziewczynę, musimy tam pojechać i obczaić jego kociczkę. Oreo, wiesz, że masz dziewczynę? Wiesz, że masz dziewczynę? Gryzoni ty mały! Powiem wam, że te koty to aż tak nie lubią przebywać z ludźmi. Przyjdą, położą się koło was, ale nie lubią być tak jak normalne kocury, dachowce. Nie lubią tego. Śliczny jest. Powiem wam, że chciałabym, żebyśmy mieli kocice dla niego i żeby mieć kotki samemu, no ale zobaczymy. Bo to nie ma alergię jednak. No ale wszyscy kochamy tego kota, powiem wam. Jedzonko przyszło. Jedynie na wynos. Zawsze to jest nasze ulubione tajskie jedzenie. Pokażę wam. Mamy tutaj sos. Zawsze to one zamawia orzech na boku. I do tego chili na boku. To jest zwykłe chili, ostre. Także mam w pojemniczkach to. Zawsze zamawiamy to samo. Czyli mamy tutaj ryż. Bardzo dobre, z jajkiem. Akurat tam jest. I dwa dania. Mamy zupę, zawsze zamawiamy zupę. To jest takie tradycyjne jedzenie. Tony lubi to z kurczakiem, ja zawsze lubię z wołowiną. Pad krapał się nazywa. Teraz wam to pokażę. Tak to wygląda. To jest to tradycyjne jedzenie. Jest bardzo ostre, ale pyszne jest. Ja lubię bardzo ostre. To jest nasza zupa. Tony, to nie open, on. To jest nasza zupa ulubiona z kokosem. Kokosowa zupa z owocami morza, grzybami tutaj, jak widzicie. I tak wyglądają nasze prąsy. Przepyszne. I oczywiście ulubione nasze tradycyjne pad thai. Ale powiem wam, że dużo ziół jest. Zobaczcie, jakie to jest opakowanie. Zapłaciliśmy jakieś... How much did we pay, Tony? For all of this? 30. Za wszystko zapłaciliśmy 30 funtów. Give me open that one. 30 funtów za wszystko. To jest tradycyjny pad thai, ale powiem wam, że to jest jedno z najlepszych pad thai. Kurczak, warzywa, dużo ziół, zobaczcie. Tutaj limonkę mamy, przepyszne jest. Do tego orzechy. Więc mamy pad thai tutaj. Przepyszne. Ryż. Tutaj mamy przepyszne spring rollsy z kaczką. To niego ulubione. Tutaj mamy właśnie te tradycyjne z mięsem i do tego naszą zupę z prąsami i z grzybami. Przepyszne. Okej, my się zajadamy teraz.
Co się stało z naszym kotem? Chyba się złamał. Śpioszek. Śpioszku! Śpioszku! Nie widzieliście naszego kota już długi czas. Zobaczcie, jak urósł. Można go przerobić na kiełbaski. Okay, muszę jeszcze wam poopowiadać o darmowym grillu. Zamówiłam tego grilla. Ten grill kosztuje jakieś 50 funtów, nie skłamając, nie kłamiąc. I tego grilla zamówiłam, to jest taki tripod i bardzo jest, te grille są bardzo modne w Polsce. Na przykład tego miała i zazwyczaj się je grilluje, to się mięsko wasze w Polsce właśnie na drzewie, drewnie, zamiast właśnie na charcoal. Czyli jest bardziej zdrowszy, jeżeli jest na drzewie. I tak to wygląda, że jest jedna podstawka, druga, to tutaj mięsko się wkłada i to wszystko w łańcuchy masz trzy i trzy takie podstawki, taki tripod. I powiem wam, że tu jest taka część na górze sama, ta górna i ta górna część, te rurki nie wchodzą w nią, bo są tej samej wielkości, zaraz wam pokażę. Więc powiedziałam im, że ono się jest źle zrobione i się nie mieści, więc powiedzieli mi, że i powiedziałam, że chcę oddać, bo jeszcze w gwarancji się zmieściłam, bo powiem wam, zamówiłam to i nie wyjmowałam. A okazało się, że w tą części te rurki, co idą, te wysokie, czyli te rurki są takiej samej wielkości, jedna się mieści, a resztę nie. Także on powiedział, żeby najlepiej je wepchać. Ale na siłę się nic nie da. Zobaczcie, tak to wygląda, że te rurki są tej samej wielkości. One wyglądają tak, one są metalowe i powinny wchodzić, ale się jednak nie da ich wepchać. Więc, widzicie tutaj? Jest jeden problem, trzeba je pomniejszyć, czy trzeba je jakby zmiażdżyć, mi się zdaje, albo czymś po prostu, żeby były mniejsze, żeby to weszło w to. Bo w tej chwili one nie wchodzą. Chyba jedna chyba weszła, a reszta nie. Wiem, że da się, muszę spytać się mojej koleżanki męża, on mi to powinien zrobić, ale powiem wam, że na pewno się da, no da się zrobić, ale w tej chwili się tego nie da. Więc powiedziałam im, że oni powiedzieli, że będą na siłę zrobić. Ja powiedziałam, że tego nie zrobię, bo się zepsuje i nie będę mogła oddać, a czas mi się też kończy. I jak zepsuje, to powiedzą, że moja wina. Więc powiedzieli mi, żebym zatrzymała go sobie za darmo i pieniądze mi oddali. Już mi nawet oddali te pieniądze. Także 50 funtów VAT grill jest mój za darmo. Więc pytam się mojej koleżanki, on ma takiego super męża, że on coś tutaj wymyśli i nam może to zrobi. I będziemy się grillować. Nie dosłownie siebie, ale wiecie, o co mi chodzi. Także nie dość, że dostaliśmy darmową wejściówkę do Gullivera na cały dzień, to jeszcze darmowego grilla. Także ostatnio trzyma się nas szczęście, musimy sobie kupić na lotto bilet, coś mi się zdaje. Także nie jest źle, nie narzekam, powiem wam. Okay, jeszcze zanim skończymy ten filmik, chciałam wam powiedzieć na zakończenie, że planujemy jechać na Nowy Rok do Disneylandu, więc myślimy jechać tam autokarem. Powiem wam, jest taka wycieczka autokarem i jest jakieś 400 funtów kosztuje od osoby dorosłej i jakieś 300 z kawałkiem dla dzieci. Myślimy jechać na Nowy Rok, bo już nie zdzierżę siedzieć tutaj w Anglii, jak szczekają psy. Bardzo dużo się tutaj nic nie dzieje praktycznie. Nie ma takich fajerwerków na Nowy Rok, więc oni bardziej obchodzą Bonfire Night, czyli to jest w październiku. A tak na Nowy Rok aż tak hucznie nie jest tutaj, więc postanowiłam, że muszę albo pojechać do Polski, albo pojedziemy do Disneylandu i chyba pojedziemy do Disneylandu. Właśnie się dowiadujemy, jakie są ceny i jak to będzie wyglądać, ale wstępnie, tak jak mówię, 400 funtów z kawałkiem za dorosłego, 300 z kawałkiem za dziecko. Jedziemy autokarem, powiem wam, 31, nie, 30. Jedzie tak, 30 grudnia wyjazd jest, jedzie się cały dzień do Francji przez Niemcy, śpi się, zakwaterowanie jest wliczone w hotelu, potem cały dzień jesteśmy w Disneylandzie i wejściówka jest wliczona. I jeżeli się chce, można dodać imprezę do pierwszej rano noworoczną, czyli są bardzo duże fajerwerki, super jest i my taką doliczymy właśnie imprezę. Potem wracamy do hotelu, śpimy.
I rano znowu można dokupić sobie, mamy dwie opcje. Możemy pojechać nad wodę, albo pojechać na drugi dzień właśnie do Disneylandu. No i my wybierzemy do drugi dzień do tego parku, do Disneylandu z dziećmi. Jeśli będziemy mieli dwa pełne dni do wykorzystania, żeby dzieci wszystko wybawiło się, nie musimy na luzie, wszystko na spokojnie musimy latać z jednej, wiecie, z jednego do drugiego i potem powrót, powrót do domu 2 stycznia. Także taki jest plan i myślę, że tak to będzie wyglądać w tym roku. Ok, zobaczymy się w następnym filmiku, na razie, pa!